Wielki europejski dział wodny stanowi granicę zlewisk ciepłych mórz na południu. Mam na myśli basen Morza Śródziemnego i Czarnego oraz chłodnych mórz na północy, m.in. Bałtyku. Miejsce, w którym się znajduję, a jestem na głównej granicy Adrii, jest ważne z hydrograficznego punktu widzenia. Biegnie tędy wielki europejski dział wodny. Wody po mojej lewej stronie wpływają do Morza Czarnego, po prawej do Morza Bałtyckiego. W obrębie Tatr granica ta bierze swój początek na wschodniej krawędzi Polany Molkówka, która zasadniczo znajduje się w zlewisku Morza Czarnego. Z Molkówki granica działu wodnego biegnie grzbietem granicznym ze Słowacją przez Bobrowiec, Grzesia na Wołowiec, będący już w granicy głównej Tatr. Z Wołowca wododział wyznaczają szczyty granic głównej Tatr Zachodnich. Są to m.in. Starorobociański Wierch, Błyszcz, Kamienista, Smreczyński Wierch, Czerwone Wierchy, Kasprowy oraz Świnica, leżąca już w Tatrach Wysokich. Na wschód od Świnicy na omawianej granicy wododziału znajdują się m.in. Szpiglasowy Wierch, Zadni Mnich oraz Cubryna. Rola Cubryny jest szczególna. W jej rejonie przebieg granicy wododziału zmienia się i przyjmuje kierunek południowy. W dalszej części panoramy zlewiska Morza Bałtyckiego od Morza Czarnego oddziela grań, która przez Koprowy Wierch biegnie na Chińską Turnię, Szczyrbski Szczyt, Chruby Wierch w stronę Furkotu, skąd z kolei zmierza granią Solisk, oddzielającą Dolinę Młynicką od Doliny Furkotnej. Po opuszczeniu Tatr przebieg granicy wododziału, który zmierza ku kozim grzbietom leżącym w sąsiedztwie Tatr Niżnych, jest mniej wyraźny w krajobrazie. Podsumowując, na zachodzie i południowym zachodzie mamy do czynienia ze zlewnią rzeki Wag, która poniżej Bratysławy wpływa do Dunaju i dalej do wspomnianego Morza Czarnego. Północ i wschód to zlewnia Dunajca, na który w granicach Tatr składają się Czarny i Biały Dunajec, Białka oraz Poprad.